Witajcie! Dzisiaj zaigramy sobie w taką grę. Zainspirowałem się odcinkiem Czarluny. W grze chodzi o spędzenie kilku dni w restauracji. Po stracie wszystkich pieniędzy, próbując znaleźć dowód na istnienie kosmitów, postanawiasz pracować na nocną zmianę w restauracji typu fast food. Jednak wykonując swoje obowiązki, odkrywasz, że morderca jest na wolności i może być blisko. Szukam miejsca, gdzie będzie dużo graczy, ale jak wchodzę, to ktoś wychodzi. Udało mi się znaleźć stolik. Ten czarny wygląda jak jakiś klaun. Czekam, aż się runda zacznie. Ten dźwięk jest taki mroczny, o nie, ktoś wyszedł. A nie, jednak nie. Dzień pierwszy. Czekamy na polecenia. O, jest. Przyjmij zamówienie klienta, o, kto przyjmuje. O nie, jakiś zabójca na wolności. Boję się. Sprawdzę, co się dzieje za drzwiami. O nie, chłop wyszedł przez okno. Musi czekać, aż się otworzy. Aha, okno akurat się otwiera, a ten poszedł. Dobra, dejlem już zamówienie. Wy też to widzieliście? O nie, jeden wyszedł. Zostałem tylko ja i misia. Idę znaleźć szczura w łazience. Gdzie on? A dobra, jest. Gdzie uciekasz, szczurze jeden? Zobacz, jakiego mam szczura. Masz udła w sini. Przecież nie ma czwartego pudełka. Dam mu coś z dwójki. Masz zryj. Gdzie ten patafian? O, idzie. Czemu chodzisz z tym pączkiem od 20 lat? O, chcę zmarłego szczura. Masz i udław się nim. Idę podnieść ten kosz. Chodź ze mną, bo sam się boję. No dobra, pójdę z tobą, tylko ty się boję. Boję się tej ciemności, nic nie widzę. Matko Boska, przestraszyłem się tego dźwięku, śmieci już wyrzuciłem. Przez najbliższy czas nic się nie działo. Dzień drugi. Zryj koperek, będzie z ciebie zdrowy piesek. Muszę umyć podłogę w łazience. Zobaczcie, jak myję bez rąk.
Dobra, umyłem podłogę, a ona mi nawet nie pomogła. Mamy wyjść na zewnątrz. Panie, mechanik jest 40 km stąd.